W dzisiejszym odcinku przybliżymy turystyczne ciekawostki kraju naszych południowych sąsiadów, Słowacji. Wybierzemy się na górskie trasy rowerowe i dowiemy się, jakie ludowe rzemiosło dominowało na terenach graniczących z Polską. Będzie też spływ Tratwą, przełomem rzeki Wag. Zostańcie z nami! Podróżując od przejścia granicznego w Zwardoniu, docieramy do Żylińskiego kraju, jednej z 8 administracyjnych części Słowacji. Tym razem odwiedzimy region Kisuce i miejscowość Streczno. Pierwszym miejscem naszego postoju jest miejscowość Dlhe Pole, w której znajduje się Muzeum Józefa Holanika Bakela, prezentujące ekspozycję wyrobów z drutu. Żyliński region słynął bowiem dawniej z druciarstwa. Dom, który odwiedzamy, jest wyjątkowy, bo łączy kilka pokoleń. Przodkowie Juraja Szerika, który obecnie prowadzi warsztaty druciarstwa artystycznego, zajmowali się druciarstwem już w XIX wieku. Byli rzemieślnikami specjalizującymi się w wykonywaniu przedmiotów użytkowych z drutu. Niektóre ich wyroby to prawdziwe dzieła sztuki. Co ciekawe, zawędrowali nawet do Polski. Pradedko Holanik sa narodil w roku 1863, tu w obci Dlhe Pole. W tejto dreveničke sa narodil, tu vyrastol. A už ako chlapec so svojím otcom odišiel ako drotár na vandrovku do Polska, do Polské Poznanie. A neskôr, keď sa Holánik už cítil ako zdatný, tak poprosil otca o zvolenie, že by si rád založil svoju dielňu. A tak odišiel do Varšavy a tam v roku 1897 si založil svoju drotárskú dielňu a 24 rokov tam pôsobil vo Varšave na ulici Tvardej. On tam zamestnával z tejto oblasti okolo 30 svojich rodákov. Boli to všetko ľudia z tejto oblasti, z tejto dediny. A ešte dodnes si pamätajú starí ľudia, že aj ich praotec robil u Holanika vo Varšave. Juraj Šerik odšukal rodinné pamiątki, zdjęcia, dokumenty, písma i zgromadził je v rodinnom domu, ktorý v 2008 roku zamienił się v muzeum. Otoczone Beskidami Kisuce graniczą z Polską i Czechami. Nazwa regionu pochodzi od przepływającej tam rzeki Kisuca, a cały ten obszar znany jest z turystyki górskiej i rowerowej. Region Kisuce je horský region, je hlavne o peknej prírode, je o pokoji, kľude. My tento region chceme sprostredkovať návštevníkom či už z Polska alebo z Česka, Slovenska prostredníctvom turistiky a cykloturistiky. Cykloturistika nebola možná doteraz rozvíjať v takej miere, pretože sme hornatý región, ale prichádza éra elektrických bicyklov, ktoré umožní ľuďom sa vybrať aj do takých hornatých krajov, ako sme my Kisuce. My chceme pripraviť trasy pre všetky kategórie, čiže pre rodiny s deťmi, chceme pripraviť pre náročnejších cykloturistov, ktorí výjdu aj do kopcov. Ale všetky tieto trasy chceme cez aplikáciu prepojiť. Na Kisuciach sú iba dve možnosti, čo sa týka rovinatých tras, a to je Bystrická cyklomagistrála, ktorá ide popri riečke Bystrici, a druhá časť je popri rieke Kisuci do Makova. A ostatné trasy sú hornaté. Sú hornaté, ktorými sa dostanete na kopce a máte krásne výhľady. V regióne Kisuce jest 140 km označených šlaków rowerowych, ktoré biegną przeważnie po górskim terenie. Razem z nieoznaczonymi drogami to około 500 km tras, po których można jeździć na rowerze. W warunkach, gdzie przewyższenia sięgają kilkuset metrów, najlepszym rozwiązaniem jest wspomniany już rower elektryczny, wyposażony w silnik, który wspomaga pedałowanie. I właśnie takie rowery można wypożyczyć w okolicy. Trasy prowadzą rowerzystów także wzdłuż granicy słowacko-czeskiej, na wysokości około 800 metrów nad poziomem morza, skąd widać Łysą Górę, najwyższy szczyt Beskidu Śląsko-Morawskiego. Trzy kilometry na zachód od miasta Turzowka znajduje się Góra Żywczakowa, która jest miejscem pielgrzymek w związku z objawieniem maryjnym z 1958 roku. W 2015 roku powstał tu majestatyczny kościół pod wezwaniem Marii Panny Matki Kościoła. Jest to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych na Słowacji, do którego przybywają również Polacy.
Jesteśmy w miejscowości Oszczadnica, którą zapewne dobrze znają polscy narciarze. Dysponuje ona szeroką bazą noclegową, uwzględniającą hotele, pensjonaty i apartamenty. Udajemy się do tutejszego ośrodka narciarskiego, który działa również w sezonie letnim. Także nachádzame sa v obci Oščednica, v horskom stredisku Snow Paradise Veľká Rača. Čo sa týka atrakcií, tak si u nás prídu na svoje rodiny s deťmi, turisti a taktiež cykloturisti. U nás počas letnej sezóny sa môžu naši návštevníci vyviesť štvorsedačkovou lanovkou a hore vlastne v stredisku si môžu užiť jazdu na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku. Pre deti sa tu nachádzajú X-Jump trampolíny, detské trampolíny. Vybudovali sme taktiež malú detskú lanovku. Najdłuższy na Słowacji letni tor bobslejowy ma 1300 metrów długości. Start odbywa się przy górnej stacji wyciągu krzesełkowego Dedowka. Przemieszczamy się do Starej Bystrzycy. Ta niewielka miejscowość zachwyca stylem architektonicznym. Turyści z Polski mają tutaj ułatwione zadanie, ponieważ wszędzie dookoła jest mnóstwo informacji w naszym języku. Główną atrakcją jest słowacki zegar astronomiczny, który stanowi największą rzeźbę Słowacji. Ma postać siedzącej Matki Bolesnej, patronki Słowacji, i wskazuje dokładny czas astronomiczny. Od rana do wieczora zegar wybija pełną godzinę, prezentując przy tym 7 słowackich świętych. Ze Starej Bystrzycy bezpośrednio kierujemy się do Nowej Bystrzycy, a dokładniej do osady Wychylowka, skąd wyrusza na trasę zabytkowa kolejka wąskotorowa. Leśna kolejka służyła dawniej do przewozu drewna, a teraz stanowi atrakcję dla turystów, którzy mogą nią wyruszyć nawet w kierunku Orawy. Na tym terenie działa Muzeum Kisuckiej Wsi, w którym zapoznamy się z historią tutejszej kolei wąskotorowej oraz obejrzymy ekspozycję etnograficzną. W skansenie kultywowane są tradycje ludowe, artystyczne i kulinarne. W jednym z zabytkowych domów kisuckich mogliśmy zobaczyć, jak wyrabiane są tradycyjne słowackie potrawy, takie jak zemiakowe posuchy, czyli placki ziemniaczane podawane z masłem i słoniną, oraz popularne korbaczyki skręcone w warkocze sery. Obok w karczmie serwowane są jeszcze inne regionalne dania, m.in. kapuśniak oraz haluszki z bryndzą i kapustą. Przenosimy się teraz do miejscowości Streczno w regionie Górne Poważe. Miejsce znane jest z przełomu wagu, zwanego Streczniańskim Przesmykiem. Liczący 403 km wag, to najdłuższa rzeka Słowacji, stanowi lewy dopływ Dunaju. W jej historycznie najbardziej znanej części, czyli w Dolinie Streczna, odbywają się spływy tratwami flisackimi, które nawiązują do dawnej tradycji związanej z rzecznym transportem towarowym i pasażerskim. Spływy odbywają się od kwietnia do października w malowniczej scenerii Parku Narodowego Mała Fatra na odcinku 7,5 km. Rzeka Wag przecina pasmo górskie Mała Fatra. Na wysokich skałach nad jej brzegami stoją dwa zamki. Stary Hrad z XIII wieku, pierwszy na terytorium Słowacji zamek zbudowany z kamienia, i młodszy od niego o 60 lat zamek Streczno. Już za chwilę będziemy w jednym z nich. Średniowieczny zamek Streczno, znajdujący się na trasie z Żyliny do Martina, góruje nad rzeką Wag. Jego historia sięga połowy XIV wieku. W przeszłości stanowił twierdzę tego regionu. W kolejnych stuleciach właściciele powiększali i rozbudowywali obiekty zamkowy, w wyniku czego w XVII wieku osiągnął on największe rozmiary i stał się najbardziej nowoczesną twierdzą na środkowym Poważu. Obecnie mieści się tutaj Muzeum Regionu Poważe. Turyści mogą zobaczyć ekspozycję przedstawiającą przedmioty z wykopalisk dokonanych na terenie zamku, np. fragmenty portali i szczątki płyt nagrobnych. Aby dostać się na punkt widokowy najwyższej wieży, trzeba pokonać 70 schodów. Z wieży roztaczają się przepiękne widoki na przełęcz Streczno, zakola rzeczne Wagu i na część kotliny Żylińskiej.